albowiem oczy wasze nie należą do was. Czy może raczej? Pan wie. Dexter DeShawn we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot swego innego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? To jakiś test? Osobista pasja. Znaczy zagadki. Filozofia, panie V. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo T-Bug. Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z Jackiem już się widziałem, a T-Bug znam. Pomogła mi 2 lata temu i dlatego się do was odezwałem. Poza tym... mam zadanie specjalnie dla ciebie. Tak? A od kogo? Jak nie od ciebie? Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mhm. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, panie V. Pierwsza zasada Afterlife. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem tu i tam. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. T-Bug jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Jackiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Odpal te drzazgi. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go gangusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Brick był przywódcą gangu. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu.
ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata. Jak wielu w tym mieście. Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wybuchają oczy. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Panie V, jeszcze jedno. Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Do zobaczenia. Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Gordito. Na pewno wie, jak dbać o swoje interesy. Zanim dopuści nas do dużego zlecenia, chce, żebyśmy mu pomogli w paru sprawach. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Royce'ie? Royce to kompletny pojeb. Ćpa chrom tak, jak niektórzy ćpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Co tam tak cicho? Zaczniemy od tego Maelstromu. Wpadniemy do nich z wizytą. Pora leje. To ja podjadę pod All Foods i trochę powężę. Hasta luego.
Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Uspokój tego skurwiela! Mów co wiesz, szybko. Nie przez telefon. Spotkajmy się i dobijemy targu. Targu? Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Pod kładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy.
Jest. Zaraz. To ty do mnie dzwoniłeś. Możemy dobić ta... Myślałeś, że będziesz mnie szantażować, skurwielu? Stawiać warunki? Postaw teraz, kurwa, warunki! Jezu! Meredith! Zamknij pysk! Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania. Tylko bez pierdolenia. Jesteś tutaj sam? Mam wsparcie. I karabin snajperski wycelowany prosto w ciebie. Jak mnie nie puścisz, zaczną strzelać. Kłamie. Następne kłamstwo i dostaniesz z paralizatora. 2 miliony voltów. Sprawdzić teren, na wszelki wypadek. Antony Gilchrist. To on jest twoim kontaktem? To on dał ci namiary na konwój Militechu? Nie znam żadnego Gilchrista. To ten gość, który tam stoi? Mówi prawdę, nie zna go. Napadałem kiedyś na transporty i wiem, kto się tym zajmuje. Mogę pomóc ci znaleźć Kreta, ale informacje, które mam, nie dotyczą przecieku. Posłuchaj mnie. Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym Kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie natychmiast! A jego puśćcie. Niech powie, o co chodzi. Nie można było tak od razu? Nie wkurwiaj mnie. Mów, czego chcesz.
Wiem, jak zabezpieczyć trasę przewozu tak, żeby nie okradli cię kolejny raz. Nie jestem zainteresowana. Jaka jest ta twoja propozycja? Potrzebuję robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go siłą. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. Wiesz co, Stout? Zapomnij. Jednak się nie dogadamy. Popełniasz duży błąd. Strzelam cię i każdego, kto będzie cię słuchał! No, jesteś. Opowiadaj, co ustaliłeś. Ark? Piękna maszyna. Tanio wziąłem. Zaraz po tej robocie z Sandrą Dorset. Na taką bestię nawet z drugiej ręki nie starczyłoby ci, choćbyś wydał wszystko. No, trochę pożyczyłem. Ale opłacało się. Co u T-Bug? Gadałeś z nią? Jest w temacie. Ogarnia przygotowanie roboty razem z Dexterem. Wie, że oni się znają. Pracowali razem zanim Dex zrobił sobie przerwę. Długo czekałeś? Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłaca. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole! Dobra, chodźmy po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Wiesz co? Nie wierzę w dogadywanie się z Maelstromem. Światem gangów rządzi prosta zasada. Liczy się, kto jest silniejszy. Albo pożerasz, albo zostajesz pożarty. To co, idziemy? Chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. Nigdy nie lubiłem Maelstromu. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gang jak każdy inny. Weź takich Valentinos. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętą panienkę. Wiesz, co nimi kieruje, czego chcą i dlaczego się wkurwiają. Z Maelstromem nigdy nie wie. Ruchy, mano!